wjechaliśmy w drzewo. Siemano koty i siemano lanosem ogólnie. Dostaliśmy od naszego przyjaciela, bratana, który, uwaga, tym lanosem startował w rajdach. W sumie jednym rajdzie. Objechał parę aut z klatkami. Serio? No serio mówię, no. To tego co nie wiedziałem akurat. No, bez kitu. Ja, bez kitu się zbiera dobrze. No dobrze, no. Ten, do kogo jedziemy teraz, będzie zaskoczony, jak dobrze to auto się zbiera. Bo to nie jest zwykłe da Evo. To jest da Evo Lanos. Z rajdową historią. Lanos ostry jak kabanos. Siemano! Gdzie masz sprzęta? O tą lampkę ty. Uuu, panie! Co? Bo to też nie jest takie proste. Siema, Krzychu. Siemaneczko. Tego pana pewnie już większość kojarzy. Mam nadzieję przynajmniej. Jak nie, to sprawdzić trzeba, nie? Kogo mnie? No, pokazuj. Trzeba klemę zawsze założyć najpierw. No. Bez tego nie odpali. Tu zaczęły żyć cywilizacje obce już. To w ogóle służy ostatnio jako napęd do kosiarki. No to widzieliśmy, no. Tutaj... Właśnie myślałem, że będzie kosiarka. Kosiarkę wziąłem, niestety, bo był mi potrzebny do włożenia drzewa. Wóz roboczy. Niedawno się wprowadziłem i to cały czas porządki jakieś robię. A to jest taki traktor. Ty, no, pan ci bardzo rumisty. Trzeba się nie zamyka, ale to detal. Po deszczu trzeba tylko pamiętać, żeby worek podłożyć na siedzenie. Daj mu! Zbieg chyba ma. SE. Co znaczy w ogóle SE? Special Edition. Ty Apache, tutaj fajnie, o. Zbiegł. Twój ile w górę poszedł? 15 centów? 6 cali to jest 15 centymetrów, dokładnie. Ale ty, kostka. A ile dałeś za bąk? O kurna! Bardzo drogo, no ale to był taki ambitny projekt na początku, a potem pękła szyba, olałem to. Trochę za grubo poszedłem z tymi poszerzeniami i z kontrowersyjnością. Myślałem, że będzie się mniej rzucał w oczy, a jak nim jechałem po mieście, to po prostu pełne skupienie. Skręcał karki. Tak. My kiedyś puszczaliśmy samochód w drzewo. Czy uderzył w drzewo i palił lagach przez chwilę jeszcze. My kiedyś z kumplem za mało lata, ale to dosłownie byliśmy w podstawówce. Ojciec kupił zaporożca od jakiegoś gościa na wiosce za 200 zł i z kumplem postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest uderzyć w drzewo. I zaspędziliśmy się do 40 na godzinę i po prostu wjechaliśmy w drzewo, żeby zobaczyć jak to jest. Jak było? Nie było fajnie. Ty, to co? Śmieniałem się? Nie ma sprawy. A masz jakieś tu w ogóle tereny? Ogólnie coś tego? Wiesz co, tu mam taki plac spory. O, i tutaj to w sam raz. A to jest 39 w dieslu. A to też z salonu? Tak, to nowe z salonu. Wymyśliłem sobie, że dla widzów je oddam. Po co mu dawać samochód na zoom, jak mogę dla widzów? No pewnie, tak. Generalkę zrobić i niech ktoś się śmieje. Znaczy, nie. Pokaż pan, co potrafi. Dawaj mu tam, pod ogon. O, o, to. Wiesz, co chcesz tu zrobić? Tutaj fajnie się spawa ten mechanizm różnicowy, nie? Myślałem o tym właśnie. On gryzie mocno, ma trakcję, człowieku. Ciężko mu. Męcz dla noska. On potrzebuje błota, terenu, podjazdów, żwirowni. Ja tutaj miałem kosić, ale problem sam się rozwiązał. Ludzie. O. Ale ma trakcję, od razu widać, że po prostu dusi się aż. Ja mówię, on potrzebuje szpery. To była przydatna rzecz tutaj. Dobra, dawaj, leś naszym jeszcze. No bo w stylu. Siadaj, Krzychu. Teraz ty będziesz wrony. Widzisz, ten się nie trzyma. On się jakby bardziej ochoczo wkręca nasz. Ale trakcji ma mniej. On lubi tak chyba. Dawaj mu tam, dawaj! Czy to na parę jedzie? Oto to! Tokio Drift normalnie. Krzychu zadowolony. A, truje mieli. Ale powiem ci, że zrywny jest. Nie wiem, czy tutaj jeden pięć takie jak u ciebie. O cię, ty zaraz będzie po nosie. Kurno, to ziemia jest z kamieniami, z gruzem. On jeszcze ma jeździć zaraz, ty. Ty, no nie spodziewałem się, że tak przewali tutaj spodem, nie? Krzychu, możemy się przejechać twoim? Zobaczyć śmiało. No powiem, że taki klasyczek. Jak wrażenia? Czuję się wysoko. Bez kitu, jak tu się wygodnie wsiada. No nie? No bo to jest jak SUV. Ale czuję się pewnie, że jest taki wysoki, nie? Mówię, że on nic nie zahaczy. O kurde!
nie. No, skubany dobry jest. A poczekaj. Zamarsz z reduktorka. Tak. 8,5 koła. I co? Można mieć tanią Hondę. No nie? Piękna sprawa, ale grzebie. Coś, akumulator się przestawił to trochę. Tak, zawalona w ogóle, ty nie jeździłeś. Jak kusiłem, to tak mi się zatkał wentylator w kosiarce, że zaczęła się palić trawa na nim. Aż silnik stał dęba. Podoba mi się to, że on właśnie taki wysoki jest. A wiecie, co jest najlepsze? Tu rzeźby zrobiłem, mocowania i tak dalej. Wyjechałem nim na ulicę, a on... No tak, kierownica prosto, prowadzi się zajebiście. Nic nie drży, no, zero problemu. Ale no i masz tutaj te wydech z łączników, co miałeś na dach, nie? Wyprowadzony. Tak. Piękna sprawa. Ej, Talina, to jest awaryjne gaszenie kosiarki. To było podpięte do kapturka świecy zapłonowej w kosiarce, bo tam wiecie, jak to chodziło do pełnych obrotach, to no. Strach podchodzi, nie? No raczej. A widzowie tak się martwili, że to niebezpieczne. Walcie śmiało, jak są jakieś pomysły, to będziemy myśleć, no. Dobra, dzięki za lanosika fajnego, kurczę, w sensie, no, fajnie. Dzięki się bardzo. Jeździło. Proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że jeszcze dożyję jakiegoś fajnego keciku, no. Wspólnego. No, trzeba się wybrać. No. I coś po... Ale to i my musielibyśmy coś terenowego. Kłotrówę trzeba podnieść i wiesz, oponki no. Fajne wsadzić. Każdy. Piszcie w komentarzach pomysły na odcinek. Z Krzychem. Dobra, Krzyku, dzięki bardzo. Proszę bardzo. Słuchajcie, już kawałek odjechaliśmy, ale doszliśmy do wniosku, że nie ma jednej bardzo ważnej rzeczy. Trzeba sprawdzić, czy ten sprzęt ma moc. Czy ma właściwości pani Laka. 12 seconds later. Na dwa kapcie! Na dwa kapcie! Kurna, ale smali kapcia, ty! I co? Nie trzeba szpery! Dwa kapcie są palone! Kurna, to jest trochę rekord! Palenie laka, a człowiek jakby dolny samochodem. Ale dawno nie było takiego palenia laczka! Ale jak się śmieją oponki! Ty, ale patrz, jak smali laka! No człowieku! Podobuje mi się to! Gościu! Właściwości palenia laka tego auta zostało testowane. Egzamin zdany! Nieznany las! Ale drzewo grube, ty! Ja pierdzielę, jakie bydle! Widzę, czy jeszcze one często drogę chodzi. O kurde, ty! No nie wiem. O, chłopie! Cywilizacja! Powiem ci, że wstępnie tym autem jestem zachwycony. Jest rajdówka, no. Lanos twardy jak kabanos. Fajnie rozpala, ma mocy, ma wszystko, czego trzeba rajdowemu autu. To auto dostaliśmy, żeby je skończyć dzisiaj, bo ono musi iść na złom. Jutro się kończy OC. Ono jest w takim zawalistym stanie, że nasz Cameron powiedział, że on chce to na zimę. I on nawet powiedział, że on wykupi OC i w ogóle i tak dalej, nie? No ale tutaj jest gaz, który nie działa i on powiedział, że musi mieć z gazem furę na zimę. I się okazało, że duży są koszty naprawy. Więc powiedział, dobra, macie wy, ale wyliczył składkę na ten samochód. U swojego agenta podobno. Zaraz zobaczymy. Halo. Co ty robisz? Jem. Co jesz? Kanapkę. Mów mi, jak z tym Lanosem było. W sensie, że ty tam gdzieś chodziłeś, pytałeś, ile tam kosztuje go... No bo kurde, ja chciałem klasyka kupić, widzisz, no tylko, że właśnie ubezpieczenie to się kończy, nie wiem. No ile może na Lanosa być ubezpieczenie? Tym bardziej, że już tam zniżek trochę mam, nie? No i co? 3-4 stówy. No. Jak kurde powiedzieli? Ile? 700 kurna końcówki nie pamiętam, 84 albo 86 ty. Chłopie, dobra. Chciałem no mówić sprawdzić, ale to już czasu nie było, bo to jakoś było... To ty chłopie nie wiesz ty, ty z nami nagrywasz i ty nie wiesz gdzie się patrzy. Dobrze. Gościu. Zaraz wyliczymy, Bez. Zaraz wyliczymy. Daj znać się właśnie. Dobra, nara. Chłop z nami nagrywa, ja nie wiem ty. Chłopie, nie miał czasu. Może pan jakiś fajny było. Mubi.pl, ukośnik, motokoty i człowieku odpalasz kalkulację. Dzięki. Dewo, ukośnik FSO. No to dobra. Lanos, benzyna plus gaz i silnik. 1,5. Damy dyszkę. Ile kamer ma lat? 24. On nie miał żadnych szkód, bo on idzie bezpiecznie. Kalkuluj mi szybko tutaj, szybko. Zobaczmy, jak to Kameruna chcieli obrobić na hajs. Mam to. Rozbój biały dzień. 555 zł 18 groszy minus 150 zł oczywiście zniżki z naszym linkiem jest. To się równa ile? 405 zł i 18 groszy za OC na Lanosa na rok. Słuchajcie no, jeśli ktoś chce skorzystać, to tam na dole, co nie? Sprawdźcie, czy przypadkiem wy nie przepłacacie za swoje OC, albo wasi rodzice, albo ktokolwiek z bliskich. A my? Dawaj, lecimy dalej na kacika. O nie! Patrzcie, ile to ma mocy, że aż się tył podnosi, jak ruszy. Ale ma mocy. Bardzo piękna trójeczka wbita. Dobra, masz. Nie będę się kurde tutaj kompromitować. Dobra, chłop pokaże, on umie palić laka. Ja nie! To normalnie, i tak na ulica! Co to było? Fajek, to ci zmieścił! Spali lata!
Spróbuj dwuje! Prawie! Mało mu brakuje! Bardzo ładnie! Piątka z plusem! Dobrze, dobrze! Nie wiem, jak to się robi. Damy jeszcze raz. A jak szybciej polecisz jeszcze? Jest! Co tu się dzieje? Tylko on zeknal! Wbijam pałę, no. Skręcam w lewo, no. I samochód też się obraca w lewo. Czaisz? Koło jakby tak ciągnął, ale w lewo, nie? No. Zawaliste to jest. Dobra, jeszcze jest ręczny. Dawaj. Stamtąd tutaj, oj, wyrób. Ja mam plan. Nie za mocno! Chyba w drugą stronę trzeba. Ogień! Ogień! Krem de la krem! Dawaj, dupą wrów. Co weź ty? Mocny. Weź ty. Trzymaj. Tak tyłeczkiem wrów? Nie wiem. Tak cmykniesz? Pagnal, bratan! Mocny towar! Ale piękna dróżka rajdowa, człowieku. Teraz rozwija skrzydła dopiero. 120, no. Kurwa, ja pierdzielę! Już czułem, że się odrywał od ziemi. Ale pruje. On tak to lubi. Ładnie! W ogóle luks sprzęt. Nie grzeje się? Nie przerywa? Lalka, szkoda jej. Ale co dym robi, ty. Ale ona lubi, jak jej się tak odcina. Lubi dostawać baty. Kurde, o kurde! Kurde, co poleciał! Nie wiem, co on tam zrobił, ile tam było na budziku. Zasypało konkretnie. On bardzo fajnie lata bokiem. Ten Lanos to lubi, on to uwielbia. Trzeba gdzieś na większy dziury jechać. Dobra, dawaj. Day two. Dobra, pany, dojechaliśmy na miejsce przeznaczenia. Poranna pora, dojechali całą noc. Dobra, dawaj, weź, pokaż coś. Walniemy, gruby kacik. Ludzie, nie śmieć ta, nie śmieć ta tu. Na trzech kołach. Many months later. One eternity later. Ciberka! Gdzie? A się zakręciło w gówkę. No i jak maszyna? Nie klęknie. Trzeba jej dać coś więcej. A weź daj mi spróbować, ja bym chętnie się śmiał. No zobacz. O, bardzo ładnie. Od razu wczuta. Ej, to było dobre. Bo to nie jest zwykłe DU. To jest DU Lanos. Z rajdową historią, przypominam. Serio. Zaraz będzie, dozem. Otóż to kurna. Twarde przeguby ma ty. Twarde chłopie i sprzęgiełko jakie dobre. No, sprzęgiełko. Ono jest lepkie. Jest takie...
Super glue, człowieku, tam trzyma. Pa! Na odwalaczki. Rajdówka nie z tej ziemi. Najchętniej to człowieku bym wykupił do niej dalej to OC, człowieku śmigał. Upalamy z pół godziny na stop, a dopiero teraz wydarzy się włączy. Zobaczymy, czy na dwójce podniesie. Dawaj. Jest, podnosi się! Woo! Coś to jest za sprzęt! Patrzcie na tą chmurę! Co tak zrobi? Żadna driftowa, człowieku! Chłopa nie widać, no nosa nie widać, nic nie widać. Chwilka dostała klapsów i wstała. Na dwa podawała. Na dwa, normalnie, na chłopie. No. To jest właśnie to, co definiuje auta rajdowe. Fabryczna szpera. Bum! O, jak? O, nie dość rajdowe, to jest trenowe, chłopie. Tylko uważaj na grzybiarzy. O kurde, ja pierdzielę! Patrz się, zawraca, człowieku. To jest to miejsce! Co, trochę się oderwało ziemi? Normalnie! Tylko weź na grubo! Dziwnie pracuje, dziwnie biegi wchodzą, ale ono chyba jeszcze chce. Ona chrupie i się przedziera. Co? O! Bardzo dobrze! Pokaż zdobycz! O, i wszystko. Tutaj jakby jest banda i tak wyskakuje się i on tutaj sobie skoczy. Dawaj, dawaj, dawaj! Ładnie wygląda bez tego zderzaczka. Do tyłu i do przodu z rozpędu. Ale człowieku, przód opadł, a dupa tak wyskoczyła w górę. Patrzcie na to. Gdy zderzaka nie ma, to okej, okay, nie? Da się z tym żyć. Ale z tym to się już kurde nie da niestety, nie? To jest fura, z którą mamy taki problem, że ona daje radę, a to my nie dajemy rady. Naczek zmieniony, bieżnika w kij. Zakładamy śmiecie i... Ostateczny test dla nosika. Stuwa i stek. Chłop się nie czai, patrzę ty. 110. Nie da się. Nie wlazło. Ona jest zbyt twarda. Wiesz, co trzeba zrobić? Ze wsteka na jedynkę puścić sprzęgło, strzelić. O? No. A wiesz, co się stało? Co? Zostawiło koła i w pewnym momencie jakby obróciło silnik chyba w drugą stronę, wiesz? Na jedynce. Może być. Prawie raz. Tak? O, 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 o! To jest! Chmurka mała! O, jakieś dziwnie brzmi. Co? To może z jedynki na wsteka teraz. O, o! No ale spala. Co tam kurwa się stało? Pomyślałem, że zrobię taki patent, że zablokuję przednie koła, żeby łatwiej było wsteka wbić. Nie wiem ile miałem, 6, 7 dych, coś takiego. Hamulec, wstek, puściłem i furę jedzie, nie? I myślę, kurde, co jest, no dobra, jadę dalej, no nie? Patrz. Trójka, podnoszę, wsteka wbijam, jedynka. Nie mam steka. Nie da się skończyć tego auta. Pierwszy raz w historii. Nie samochód krzyżyk, tylko my krzyżyk, więc... Tak. I w takim stanie jedzie niestety na złom. Ale tylko podróż. Do przodu. Chociaż tyle nam się udało z tym autem zrobić. A z wami się żegnamy. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie znać w komentarzu, czy powinniśmy przygarnąć jeszcze jednego Lanosa. Bo ja czuję taki niedosyt, że jednak nie skończyliśmy. Musimy pokazać Lanosowi, kto jest guru. Zajrzyjcie także do linków w opisie. Tam macie link do Mubi, link do naszego Instagrama. Trzymajcie się, pozdro, elo. Jakby ktoś nie wierzył jeszcze, że to faktycznie rajdówka. Klasa.